Wam podejście pierwsze. Dobra. Oby to było pierwsze i ostatnie. Jaki jest plan? Plan jest taki, aby dojść do finału. I to się ceni u mężczyzny. O, Bele nie za szybko. Dobra, plan... Nie, a teraz tak zupełnie serio. To przelećmy tak troszkę tutaj. I myślę, na tą gadkę polecimy. Także jeszcze trochę drogi. Bo wszyscy tak widzę wyskakują i lecą na tą myltę. Aha. Dobra, wyskakuj. No. W prawo, czyli na NW. No i maksymalnie, żeby dolecieć. Będzie ciężko, ale gdzie dolecimy, to dolecimy. No. To nasze. No ja na przykład nie robił nigdy krupnioków ani rzymloków, bo akurat u mnie w rodzinie tak no nikt nie miał ani gospodarstwa, ani w sumie nawet jak dostali świnie, to nie robili, to bardziej zawsze kogoś się miało, albo w rodzinie, albo sąsiad robił, to się mu tam, to było takie, że się na przykład do takiego masaża się świnie zanosiło, się mu tam fajnie zapłaciło, jeszcze się dwie flaszki dało i on to wszystko porobił ci, nie? Tu tak ci jest. Narobił kiełbas, tu ci narobił tego. No, dobra, ja tutaj ląduję. No fajnie my w sumie wylądowali. Mm. Tak wygląda spokojnie. Jeden wylądował. O, jest jeden obok mnie, jeden obok mnie. To ja może go raz będę się z nim bił. To próbuj. Znowu dom biedy. O! Niklas jest porobiony! Dobrze. Miał broń, ale go kurde zneutralizowałem. Dobrze. Wybitnie. Ale to było dobre. No tu szału nie ma, jak chodzi o broń. I w ogóle szału nie ma. Ja mam UMP. To aby. Dobra, kaska, mizela to jest. Teraz on wylądował, więc musi mieć jakiegoś drugiego gościa. No, albo wyszli, jest bo gościu, szybko... Jest gościu, na E w niebieskim hangarze. Niebieski hangar na E? No. Nie wiem, czy gość ma jakąś broń, czy nie. Ale tam pod górką? Wszedł do niego. Tutaj jest dobra, hangar. Dobra, ja mam. Aha. Czekaj. Popatrzę przez okno. Blacha, hangar? Znaczy, to no co, to, tu to, stoimy? To? To? No, to. Stój. Tam jest to gość. Nasłuchuj. Tylne drzwi Ida, wiesz? Dobra. On nie wyjdzie stąd teraz. On na górze jest, Niklaus. Na pewno. Ja. Zaś będzie akcja dymy na schodach. Zamknij drzwi wszędzie. Dobra, już i nowy kask. Czekaj. Na 100%, ale on tam jest. Na 100% jest. Dobra. Idzie po schodach. Dostał. Ło, pieroń. Co to się podziało? Dobra, Niklaus, ja tutaj wystawiam UMP na ziemię. Dobra. To weź se UMP i amunicja. Ty teraz otwierałeś drzwi? Ja jakieś? Zamiast tego. Zamiast podnieść to otworzył. Dobra. Oj, dobra, idziemy na parterze kampimy, bo jest nalot bombowy. Dobra. Ej, ale tyś mi wyrzucił jakąś amunicję w ogóle do tego UMP? A jakie to jest amunicje? To jest taka jak 9 mm zwykłe. No to tu wyrzucam, weź se podnieś. Dobra. To się zamkniemy. No. Barykadujemy. O, 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 o! Pierwszy. A, to tyś był pierwszy. O! Plecak większy, weź se. A, faktycznie, ja nie mam żadnego, to akurat. O, o kurde, ja się położę! Chrystusie! O, Krzysztofu Nazaryjski!
śniegu napadało. Pozdrawiam się, Luzaków. Ja pozdrawiam wszystkich, moi drodzy. My tu walczymy na froncie. Tak. No przesunęła się, ale dalej my są w strefie. No to dobrze, to my musimy w takim razie iść, słuchaj, na północ. Gotowy do wyjścia? No tak, tak, no, tak się już. Paradoksalnie. Binder. Wszystko jest dobre. Binder, ale Hancuk. Tam na no te następne może domki, nie? Tam. No. Na N 20, znaczy na 20 stopni. Albo tamte większe, nie wiem. No, te po prawej to zawsze śmierć oznaczają, no. Jakoś tak mi się kojarzą. No to dobra. No to dobra, to tam lecimy. No nie, no. Nie lubię tak przebiegać pola takiego... Bo pamiętam oj, te wszystkie to... razy, jak my się przez okno patrzyli, czy ktoś nie biegnie. Ja. I strzelali do nich. Nie no, jak ktoś tą lunetę dorwał, to nie ma znaczenia, nie? To i tak nas zabije, najwyżej będzie więcej razy strzelał. Bo to ciężko ubić kogoś, jak biegnie, ale... Jednak jest strach. Strach jest zawsze. Dobra. Chyba nie było nikogo, mi się wydaje. To idźcie do tego domku. Ja idę do tej wieżyczki. Wydaje mi się, że po tym update'cie to może ona lepiej działa trochę. No to ci się wydaje, bo w mieście jak dzisiaj byłem bez znaczenia. Nie, bo nie mam streama, to może... Bo to... No ale nagrywasz to jednak. Ale nagrywanie mniej niż streamowanie. Może tego, to, no to widocznie coś z internetem też wpływa na płynność. A UMP też jest duże, ale to dobra. Tak sobie pośpiewam na wojnie. No fajnie. Troszkę tutaj pójdę z buta. Upoluję dziś mamuta. Dzisiaj chodzi huta. I diabeł Boruta. Był taki diabeł Boruta. A to był ten aktor, co on w reklamie grał Allegro. O! Niklaus! Zaś bomby, no widzę. Tu dupca, a ja muszę iść do budynku na wprost, bo nie zdąża. Dobra, mam skara, to już jest coś. Coś tam pruje, ale no nie coś do mnie. Jest. Dobra, Niklas, tylko w ten domek jak dupnie, to wiesz, wiele rozy, inoros. No inoros. Dobra. Ja się tu położę. Chyba, że sam jest za... O kur! Idę daleko od okna! O! To jest? Wtach mi dupło, ale żyja. Kurde. Druga bomba w dach. No, czysto. Czyste niebo. Jak to mówią? Władziu było blisko. Boło. Było blisko, Władziu. A, zaś jest ten. Zaś są bomby. Very dangerous, coś, strefa. Kurde, coś dzisiaj nas prześladują. Do lodówki właśnie by się można było skryć, tak jak w Indiana Jonesie. Co kiedyś gadali w Stanach Zjednoczonych, że te lodówki były tak niby robione, że można było wejść do niej, to cię przed wybuchem, tym, przed promieniowaniem bomby atomowej by ocalił. Że one tam z ołowiu czy coś, ale nie wiem, no jak lodówka mogłaby z ołowiu być, jak tam się jedzenie trzymie, to nie wiem. No to może z azbestu były wypadki. No. Najlepiej. Bo wiesz, może... O, zaś. A nie, to akurat my są poza tym. Wiesz, z azbestu były, to azbest kontrował promieniowanie. Mm.
żeś w sumie ino łapą inną choroba, nie? O kurde! Ciśnienie opie 500 na 500. Całkiem sporo. Idymy. Jak na tak młody wiek. Oj, w drugą stronę. No dobra, 55. To jest do zrobienia. Dlaczego nie wziąłem Skara? No można się zastanawiać teraz, a to dlatego, że ja mam do M16 jakieś większe przekonanie i tak statystycznie zauważyłem, że... znaczy ono chyba lepsze ma statystyki właśnie niż Skar. Skar jedynie jest lepszy, bo jest szybko strzelny, ale M16 na większy zasięg działa ładniej. Ja tak przynajmniej zauważyłem, no ale to tam kwestia jest taka, może ja źle zauważam. Kwestia gustu. No, są różne kwestie biustu, gustu... Kwestia ceny. Różnie bywa. Nie mam ani jednego innego celownika takiego, wiesz, też sam mechaniczny. Też nie mam nic. Słaba sprawa. No. No nic, no musimy się wykazać. Taki. Po prostu na, naszą tak, celnością. Tak, na tyle, ile nas stać, to się wykażemy. Taki natural born soldier, nie? No taki już jestem, naturalny. To, że se tam epna, tu se dzistna. Ale ja się tego nie wstydza, tak? No. To są wszystko te. Tylko ludzkie rzeczy, nie? No, zależy. Bo niektórzy się potrafią ze zwierzęcić. Aaaa! Co innego. Nic, co ludzkie, obce mi nie jest. No tak, odął taki jeden. Mądry. Był, ale kojtnął, to mu nie pomogło. Kojtnął, dawno. Także... Jaki jest z tego morał? Nie warto się wymądrzać... nie warto się wymądrzać za życia, bo to wam dużo nie do, no. Ty. No to sam było zlutowane, chyba że tyś otwierasz tam drzwi. Nie, one były otwarte już. To ktoś tu musi być. Albo byli. Byli tutaj na 100%. Po czym wnosisz? Po dziwnym zapachu, który się unosi w pomieszczeniu? Ja. Wziążek to na węch. Ktoś dzisnął. Kurde no. Szału nie ma. No, powiem ci mało. No. Jest słabo. Ale nie ma. Żyć nie oberwało. Zero nam ktoś urwie, ale... Chociaż no. Gadają, że curwa curwie, łba nie urwie. Kurde, a to konkurencja, no. No. Niklas, biegniemy. Kierunek ruiny. Czuję, że tam będzie kulminacja. Już kulminacja? To już. To już? Przyszłość jest już. To nie jest tak, że the future is coming. Nie. Future is right now. Yes, it is. No, na ruiny. To jest też taki sposób, słyszałem, podrywania przez młodzików. Tak? Ja. Ja słyszał, ale to jest takie, ale paskudne to jest i to za to do więzienia można. Jak na czym to polega? Że cegłą przez łeb i na ruiny, ale to tak, także zasłyszał gdzieś. Tak jeszcze nie miałem nigdy. Byłeś zawsze po drugiej stronie. Nie no, jeszcze mnie nikt nie ciulał cegłą po łebie. No, roz kolega za bajtla, ale to... Cegówką, no. Takie rzeczy się robiło. Śmieszne to było. Wszystko do tak zwanego szpasu. No. Do szpasu to się cygon dał obwiesić, nie? Ja? Nawet dla towarzystwa no. Mówili.
Głupio by było, że to chłopie samego powiesili no. Typa. Tu są jakieś fajne rzeczy. O, coś sam jest. Trumny już przygotowali. no jednak. Jednak szału nadal nie ma. Chodź na ruiny, na góra. Jeszcze tutaj jest ostatnia miejscówka, gdzie coś może być. Dobra. Aj, aj, aj. Nie ma. Dobra, idziemy na górę. Tylko tu musi być hopy, tu musi... Oje, jak to niebezpiecznie tutaj, oje, co idziemy. Oje, jest deru. Oj, jak boli, oj, jak boli, oj, jak boli. Dobra. No i możemy co ty, co ty ja będę myślisz? Obstawiał tamten. Nie, czekamy, aż się strefa przesunie. Ja patrzę w tą stronę, ty w kierunku wody patrz. Dobrze. No. I teraz byśmy mogli, hopie, sobie wyciągnąć na przykład, hopie, termos, albo kanapki. Pstk. Pst! A! Ale by się tu kampiło, a! Sam jest jeszcze taki kościółek, ale na tym kościółku. Moi drodzy, kościół w stylu, no, neogotyckim bym powiedział, w stylu robionym właśnie, jak to kiedyś w wieku, moi drodzy, XVIII stawiali, oczywiście na planie krzyża, z dużą wieżą, mniejszą kopułką. Okna podłużne, szpiczasto zakończone. Aby oczywiście witraże dawały duże oświetlenie. Wieże strzeliste. Tak. Dmukłe. Ja! Tam zawsze faro strzelą z wieży. Strzelą, hopie. A w Krakowie na przykład było na opak, że hop wlot na wieża i go zastrzelili. O kurde. Ale to miał, hopie, nie fart. No. Cały, patrz, tyle okien w Krakowie, nie? No. Tyle budynków i akurat, hopie, strzelili w tego hopa z trąbką. No. Szkoda trochę, to taka robota. Szkoda, a mógł grać. A mógł hop grać. Czy w kościele chce strzelać, grzeszysz? No, Niemcy nie mieli takiego dylematu. Bez to niestety niektórzy żołnierze armii przeciwnej mogli być zaskoczeni. No. Na przykład idzie se, a idę się wyspowiadać, idę tylko, opia tam Niemcy. Dobra. No i teraz tak, patrzę, czy ktoś tu leci. No nikt, to ci to lecimy. Do strefy, no. Ale tędy, od wody będzie bezpieczniej. Ale od wody ciągnie, pod tym rejmatyka jest. Ja. A mnie już łomie. Coś tak, pod łopatką. Coś tak, aj, tak, tak, no, oj, tak. Oj, oj. Z wędziskiem za pan brat. Ja! To było. Z PZW zaro przyjadą. Ma pan ten? O, jak on mówił, i ta flaszka tam, ja wiadomo. Z wędziskiem za pan brat. O kurde, trzeba się modlić, moi drodzy. Czy tutaj się uda nam przejść? Wiesz, że to jest sobie taką naszą małą Wenecja. Atlantyda. Bytom tak wyglądał, jak takie deszcze padały duże. Ja widziałem no. Te filmiki. Ta droga na Silesia, nie? Jak się jedzie no, tam. No, no. Znaczy, nie na, co ja dupce, na Silesia, na Agora. Tu zawsze był samochód, czy oni go wzięli? Ej, mamy samochód, dobra. To zapraszam czekaj, to cię. Ja tutaj jeszcze jeden domek sprawdzę, bo u mnie jest tak raczej ubogo. Niklaus, dupc no spokojnie, ten domek. No jak mamy auto, to zdążymy. No czemu przy tym aucie wysiadywać, hopie? No weź tam pokop po oponę, wiesz, jak zakuś się cigaretę. No to jada stąd. No idę już. Nie umiał przeskoczyć.
Ja ci powiem szczerze, mam trochę obawy. Właś, masz prowadzić. Właś, ruszą. Go! Go! Dobra. Jest wszystko under control. Ale z ulta. Nawet... O, strzelają. Oj, to guma strzeliła. Czyli mamy tak zwaną pana. No. Gościu! O kurde, jada. O kurde. Domy rada, hopie. Nie z takich opresji się wychodziło. No. Zaraz się łożdżistą. Nie teraz jeszcze. Nie. Zaraz. Odjedziemy sobie trochę, wiesz? Tu jest za bardzo rozpierdzil. Rozpierdzil. O, strzelają! Aleśmy wylądowali. No, trochę tak. Dobra, używam apteczka. Po aucie poszło. Poszło mi się bokiem. Wydaje. Z lewej strzelają? Mi się wydaje, że od NE jakoś tak. No, ja nie chcę umrzeć. 35. Nie mam nawet hopek tego. Co? Nie, bo po aucie poszło, ale no. Nie wiem z której strony. No jak nas jeszcze nie zabili, to najprawdopodobniej jakoś od NE albo. Ale do tego domku, ale do tego domku biegniemy na wprost, co? Dobra. Bo to i tak nie mamy nic. Dobra, ja biegnę pierwszy. Najwyżej kojtna. To było prychnięcie na szczęście. Na szczęście, na zdrowie. Glik, że ci nie ozerwało go w wychopie. Idź, czekaj, musimy wyleźć do jednego z dwóch stron najlepiej. Blysię klija. Pusto. Wchodzę, kopem, właża. Ej, fajna by była opcja taka, w Tarkowie jest, można z buta drzwi wydupić. No fajno. Fajny ten Tarkow, fajny. Dobra, Bida. UMP jakbyś potrzebował. Nie, ja mam 130, to ani tego nie wyszedłem do końca pewnie. O, coś po blisku, tak. Kadup. Oby. Kuźwa. Dalej nie. Co, no, mam... bardzo biedne jest wyposażenie no, nasze w tej grze, nie? Jest cięcieniuśko z tym. Ani w ogóle. Ja nie widziałem przez cały mecz ani jednego celownika nigdzie. Ani ja kolimatora, też. Ani Eoseka, ani nic w ogóle. Bieda. Trudno. Patrzcie, może w drugą stronę się popatrzy. Będziemy improwizować. Całe życie można tak przeżyć, improwizując. No, znam takich. Też. Dobra, szybko się zmniejszyła ilość. Nie ma nikogo tu. Dobrze, no jakby nie było, osiągnęliśmy ładny wynik. Już na ten moment. Może być ino lepiej. Może być, no gorzej już nie będzie. To jest dobre w tej grze, motywujące. No, gorzej już nie będzie, no co się może stać? No możemy umrzeć. Ja tak od SE patrzę, bo tam są strzały, a oni stamtąd może będą uciekać zaraz, bo jest strefa u nich. Proszę, żeby strefa... O! Idealnie! O! Dobrze, strefa jest. Teraz trzeba ino, wiesz co, najlepiej kogoś udupić tak, żeby jak tu wlezie z shotguna, bierzemy jego broń i gitara siema, nie? Gitara siema.
22. No i to w tym momencie mogę wypatruj. Powiedzieć, jakby się ten materiał pojawił na YouTubie, to można już za tak wysokie miejsce zostawić łapkę w górę. Co jeszcze? No to jest najważniejsze w sumie. Pozdrowić można rodzinę, ewentualnie mamę i tatę. Śmieszny jesteś taki troszkę. Tak, no staram się właśnie, żeby coś takie elementy humorystyczne też wplatać. Żeby nie było tylko tragizmu? No, żeby nie tylko musieli ludzie płakać, jak oglądają, ale też żeby się czasem zaśmiali. Chociaż o to coraz ciężej. Ty, no dobre, 16. To matematyka bezwzględnie mówi, że to po 8 na łeba. A 60 naboi. No to daje nam generalnie po 7 naboi, prawda, z hakiem na jednego. No dobra. Dobra, no to przykampimy. Mateusz przyszedł, pyta się, czy duo. Akurat zastąpiłem Mateuszka na chwilę Niklausem i zobaczymy, jak to pójdzie. Już 16, o! Dobrze, niech się tam wyprują. Prawda. My nie są tacy, że tam się strzelają, będziemy się ja się pieprzać. Międzywódka. A zakąska? Międzywódka, a zakąska, nie ma co. Ja, pięknie. No i dobrze. Gitara. O, o. No i bardzo widzisz? Dobrze. Maszynowo to robią. A ty się ulecz coś. Ale ja już się nie doleczę niczym tak do końca. No, napojem ewentualnie. No, o, proszę. Bardzo da się. Dobrze. Bardzo dobrze. No myślę, że prędzej czy później ktoś tu do nas przyjdzie. O! Strzelają! Do nas? To będzie 12? A nie, nie, do siebie. Dobra, no to jakby się ktoś zastanawiał, czemu tak robimy. No to jest takie taktyczne podejście, prawda? To podejście praktykujemy od czasów Infestation. Chociaż nie, tam dobra, się... Zmniejsza się strefa, teraz się przyłóż do patrzenia. Tam się więcej łaziło. Nie wiem, czy kawałek tego domu nie będzie... Nie, powinien być normalnie jeszcze. Nie, on będzie... Czy kawałek... No... Dobra, tak na styk, dobra, widzę typa, kierunek S, ale ja nie mam celownika żadnego, też więc nie. Tu nie jeszcze. Też nie. A ty w ogóle patrzysz gdziekolwiek? No tyś powinien stanąć, stary, przez ale nie okno, będę stał cały czas przy jednym oknie, bo to się tragicznie kończy. Nie, no ale mnie nie widzą, tu nie ma opcji, żeby mnie ktoś zobaczył. No, ja prostu... już nieraz tak było, że nie było opcji. Nie ma takiego kątu, żeby mnie ktoś widział tu. No walą ewidentnie jakoś od... Łuski, kurde, mi spadają. Od 170 stopni gdzieś tak. Chyba, nie wiem, bo te dźwięki w tej grze to... A mi też. Dobra. No, wysoko podniesiona poprzeczka, bo była wygrana z Mateuszem. Nie stresuj. Bo już mi się ręce spociły. Na górce się nawalają. No my musieli iść za chwilę. Dobra, Niklaus, no. Wychodzimy, ale tylnym wyjściem. Zdążymy? Nie, 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 nie możemy. Wydamy. Dobra, Niklaus, lecimy. Gościu od SW. Ej, tu ktoś jest chyba. Ty gadasz? Nie, nie ma. A widzę na wprost! Na wprost dwóch, stoi jeden. Obiłem takiego jednego. Dobity. Ja podbiegam trochę. Gościu biegnie 250 stopni. Strzela do mnie. Nie, dobra, to... widzę go. I drugi. Aaaa! Zabity? Jeszcze a ten jeden, drugi? Jeszcze jeden. Widzę. Kuźwa. Niedobrze. Biegnie. Ty coś ty za granat rzucił? Strzelam. Aha, czekaj. Dobra, dym. Za skałą. A kurde. Widzę. Chciał mnie. Strzelać do mnie. Dobra, jestem. On padł całkiem? No, ja ci zasmokuję tak, żeby cię nie widzieli stamtąd. Dobra. Ale to ty zaraz będziesz miał hopę tragedia. No wiem. Dobra, podleca. Rzucam mu granat. Nie wiem, czy oberwał. Czekaj, on jest za którym kamieniem? Tym bliżej, czy tym dalej? Za tym... Nie, tym bardziej ten na prawo? Bardziej w prawo. Zostało dwóch w takim razie, albo dwa pojedyncze. Kurwa.
Mam stres. No nie możemy tu podraszować. Patrzę ci od górki, wiesz? No, czy kogoś nie ma. Ja się boję wyjść. Nie masz granatu, nic. Koktajl Mołotowa i odłamkowy. No mam odłamkowy. Czulnij mu odłamkowy na ten kamień. I od razu koktajl. Ty widzisz na który? Na prawo, no. Bo on cię nie widzi, ty jesteś cały... O. Poleciał Kaś. Tak, dobrze, dobrze zrzuciłeś. Jeszcze możesz... Czekaj, nie czule już nic. Czekaj, czul na jeszcze ten. Poszło. I Klaus? No podejrzewam, że jak tam by był, to by się... Dobra, Niklaus, ja raszuję, no. Jak coś. Dobra, osłaniaj mnie. No. Ty, ale może go tam nie ma? Nie, on padł już. No, dobra, trzeba lecieć dalej, bo... O kurde, 200 stopni za drzewem. Niestety. Ja się wyłożyłem, bo zmieniłem broń na złą. Na złą broń zmieniłem, wiesz? No, i dobra. I ciul. Mam go. Dobra, a ja już nie żyję, więc jest jeden na jeden i GG. Ale leżysz. Ja mam 3 centymetra. No to niestety. Kurde! Ale przez moja głupota! Uwierz mi, że to jest mój... Ale to jest mój błąd. Ja bym go ubił. Tylko mój błąd po prostu. Ale ładnie. Bo ja bym go zabił i byś... I byś ty miał full HP. Fajnie było. Dobra. No. Tyle. Dobra, to sobie wdupcie na YouTube'a, bo prawie my wygrali. Ja pierdzielę, co mi się podupcyło? Wiecie czemu? Bo mi się te bronie pomyliły, bo my żadnej optyki nie mieli. No. I mi się jedna z drugą pomyliła. Wstrzeliłem z shotguna z 50 metrów do niego.